Witajcie! Dziś opowiem krótko o grze pod tytułem No One Lives Under the Lighthouse. Wyprodukowało ją Maervo Collective i wydało w 2020 roku, ale ja usłyszałem o niej niedawno dzięki serii filmów Horrory Diblera na kanale Arn.eu. W opisie wrzucę link do playlisty, polecam obejrzeć sobie resztę filmów, bo jest tam naprawdę sporo ciekawych produkcji. Ja znalazłem tam wiele strasznych gier, które z czasem sprawdzę. Przygoda zaczyna się od przypłynięcia głównego bohatera na wyspę. Protagonista będzie nowym latarnikiem, ponieważ poprzedni pracownik zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Najważniejszym zadaniem dla gracza jest pilnowanie, by światło w latarni świeciło przez całą noc. W tym celu będziemy rutynowo dolewać oleju i nakręcać korbkę z workami na sznurze, aby blask latarni ostrzegał statki przed zagrożeniami. Rozgrywka na początku jest spokojna, a pojedyncze anomalie bohater mógłby wytłumaczyć sobie z widami. Niestety dla niego sytuacja z rozdziału na rozdział przybiera coraz bardziej pokręconą postać. Produkcja jest na tyle krótka, że nie chcę więcej zdradzać na temat jej fabuły. Ścieżka, którą wybrałem ja, pod koniec rozmyła poczucie zaszczucia, bo więcej było tam akcji niż tajemnicy, ale zacząłem nową grę, by zobaczyć inne rozgałęzienia fabuły, a przy okazji wbić kolejne osiągnięcia. Przy kolejnym przejściu w końcu otworzyłem skrzynię, bo za pierwszym razem nie zauważyłem walizki, którą zostawiłem na pomoście zaraz po przybyciu na wyspę. Mimo wszystko cztery pierwsze etapy podobają mi się najbardziej, a dwukrotne podejście zabrało mi ponad 5 godzin z życia. Ostatecznie skończyłem grę na dwa sposoby. Trzeba wykonać kilka określonych zadań w określonej kolejności i już nie chciało mi się maksować tytułu, ale na karcie społeczności w Steam znajdziecie poradniki do wszystkich tajemnic tej gry. Nikt nie mieszka pod latarnią morską ma stylizowaną oprawę graficzną. Low poly tutaj w zupełności wystarcza. Wygląda to jak gry z PlayStation 1 albo 2. Wiadomo, realistyczna grafika też by oddała klimat, ale mnie przyciągnęła do siebie właśnie ta stylistyka i nie zawiodłem się. Rozdział, w którym pada mocny deszcz, bardzo mi przypasował, ale ostatnie etapy były dla mnie trochę za ciemne i ciężko było mi się odnaleźć. Na szczęście nie są to długie sekwencje. W grze nie ma dubbingu, ale nie jest on potrzebny. Nasz latarnik większość czasu spędza samotnie, a my czytamy tekst, gdy gra chce nam coś powiedzieć. Jeśli mam tu coś ocenić, to czcionkę, która jest ładna, pasuje do tytułu, a co najważniejsze, jest czytelna. Muzyka występuje tu tylko czasami, ale podbija niepokój towarzyszący podczas gry. Przygrywa, gdy rzeczywiście dzieje się coś strasznego, bądź powinniśmy na coś zwrócić uwagę. Przez większość czasu będziemy słuchać dźwięków wykonywania czynności albo gramofonu, który jest na piętrze latarni. No i te dźwięki otoczenia. Cudownie słucha się szumu morza i skrzeczenia mew. Chociaż nie wiem, czy mewy powinny też krzyczeć w nocy, ale nie jestem ornitologiem, więc się nie czepiam. I znów ten etap z ulewą. Gdy pada deszcz, najchętniej zostałbym w tej chacie, zaparzył sobie herbatę i patrzył przez okno na latarnię. Chociaż jeśli się w niego wsłuchasz, usłyszysz tam coś jeszcze. No One Lives Under the Lighthouse jest horrorem ze specyficzną grafiką i oszczędną ścieżką dźwiękową. Fabuła i oprawa tworzą razem zaskakująco ciekawy tytuł, a jej długość sprawia, że chętnie powtórzysz pętlę i spróbujesz przeprowadzić historię inaczej. To idealna gra na jesienny wieczór. Jeżeli lubisz się trochę pobać, to wydaj te około 30 zł, a nie będziesz żałować. Polecam.